Ceny akcji spółki PKP Cargo mają szansę, okazję dzisiaj wyrysować formację młota. Do końca dnia jest jeszcze sporo czasu, ale na chwilę obecną taka struktura pojawiła się na wykresie. Nie tylko to jest ciekawe, należy zwrócić uwagę na fakt, że dzisiaj ceny testują górnogranicznie kanału spadkowego, z którego się wybiły i tego typu cofnięcie można nazwać z punktu widzenia akademickiego formą korekty testu po wybiciu. Jest coś, co zwraca na siebie uwagę, mianowicie ostatnie szczyty były wyższe niż te z września. Jest to zmiana w dotychczasowym układzie. Ceny nas przyzwyczaiły, że od maja schodzą coraz niżej, korekty są, zatrzymują się na coraz niższych poziomach, czyli klasyczny trend spadkowy aż do ostatniej zwyżki. Dlatego też pojawia się koncepcja, że byki mogą wracać na parkiet. No i teraz w tym układzie kluczowe wsparcie to 13,50. Jest to podstawa tego młota, z którego została wyprowadzona wzrostowa fala. Jest jednak coś, co zablokowało ostatnie wzrosty, czyli średnia 200-sesyjna, klasyczna ruchoma granica. Ona wielokrotnie sprawia problemy bykom, dlatego też widać cofnięcie, ale może właśnie jest to moment do refleksji, że byki ponownie spróbują zaatakować tą średnią. Na wykresie długoterminowym należy zwrócić uwagę na fakt, że ceny znajdują się już powyżej średniej 200-tygodniowej, czyli druga średnia kocząca, która ma większe znaczenie niż 200-sesyjna. I tutaj można doszukać się kilku pozytywnych sygnałów. Między innymi udana obrona strefy wsparcia, wyznaczonej przez szczyty z sierpnia zeszłego roku i zniesienie Fibonacciego. Do tego dochodzi układ pozytywnych formacji świecowych tygodniowych, czyli tego typu sekwencja tygodniowych czarnych świec została zamknięta w ostatnim czasie, dlatego też byki mają zielone światło do wyprowadzenia wzrostowej kontry. Kluczowa strefa wsparcia to 13,55, dopóki tydzień zamyka się nie niżej, dopóty sytuacja techniczna zachęca do zaatakowania kolejnych poziomów oporu, na przykład 17,50.